poczty sztandarowe wprowadzić. Do hymnu. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Brańsk, Eugeniusza Koczewskiego. Witam wszystkich Państwa na uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci Polaków ratujących Żydów. Witam naczelnika oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Schabińskiego. Szczególnie serdecznie witam rodziny Polaków ratujących Żydów. Witam proboszcza parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Brańsku, księdza Andrzeja Ulaczyka oraz wikariusza Roberta Figurę. Witam panią Agnieszkę Brzezińską, reprezentującą panią poseł Aleksandrę Szczudło. Witam panią Barbarę Szczypluk, reprezentującą senatora Jacka Boguckiego. Witam radnego sejmiku województwa podlaskiego, pana Jerzego Leszczyńskiego. Również witam pana starostę. Witam komendanta placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, kapitana Artura Kaczuraka. Witam kapitana Tomasza Wakrzyńskiego, reprezentującego Wojskową Komendę Uzupełnień. Witam komendanta powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim, inspektora Wojciecha Macutkiewicza. Witam dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, pana Andrzeja Nowaka. Witam porucznika Tomasza Stękowskiego, reprezentującego 1. Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej w Białymstoku. Witam wójta gminy Brańsk, pana Andrzeja Jankowskiego. Witam sekretarza gminy Rudka, pana Jerzego Gawrysiaka. Witam pana Zbigniewa Romaniuka. Witam prezesa Banku Spółdzielczego w Brańsku, pana Stanisława Bachurka. Witam dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, panią Annę Klinicką. Witam dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Brańsk. Witam radnych Rady Miasta Brańsk na czele z przewodniczącym Rady Miasta Hieronimem Edwardem Bolestą. I również witam przedstawicieli mediów. Wszystkich pozostałych witam, jeżeli kogoś nie wyczytałem, to przepraszam, serdecznie witam. Szanowni Państwo, spotykam się w tym miejscu w celu upamiętnienia mieszkańców Brańska, mieszkańców ziemi brańskiej, którzy bezinteresownie nieśli pomoc swoim sąsiadom Żydom. Długo czekaliśmy na ten moment, na tablicy widnienie data 24 marca 2020 roku, ale niestety stan epidemii nie pozwolił nam na zorganizowanie tej uroczystości w marcu, kiedy obchodzony jest Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Jednak dzisiejsza data nie jest przypadkowa, gdyż wrzesień 1939 roku zapoczątkował w Polsce i na świecie okres wojny i niemieckiego terroru, odczłowieczenia i nienawiści. Działania Wehrmachtu nabrały charakteru wojny na wyniszczenie. Było to zgodne z wcześniejszymi dyrektywami Hitlera, który 22 sierpnia 1939 roku rozkazał swoim dowódcom, aby celem wojny było fizyczne zniszczenie wroga. Dziś oddajemy hołd Polakom, którzy w tym czasie wobec wszechobecnego strachu pod groźbą kary śmierci w imię ludzkiej solidarności zgodnie z nauką Kościoła i zasadami etyki pomagali Żydom, narażając życie swoje i swoich bliskich. Ludzie z całego świata przyjeżdżają do naszego kraju, by zobaczyć niemieckie obozy zagłady, takie jak Auschwitz-Birkenau czy Treblinkę. Miejsca wielkiej zagłady, będące ostrzeżeniem dla całego świata, co znaczy nienawiść, co znaczy chora ideologia i do czego zdolni są owładnięci i rządzą władzy dyktatorzy. Ale na szczęście w ostatnich latach powstają w naszym kraju inne miejsca, pokazujące to, co dobre w historii, co piękne w historii, nawet tej najtragiczniejszej. Jednym z takich miejsc jest Muzeum w Markowej na Podkarpaciu, symboliczny dom rodziny Ulmów. I takim miejscem może być Brańsk, gdzie zwykli ludzie, nie żołnierze, sprzeciwili się przemysłowi śmierci i wyciągnęli pomocną dłoń do swych starszych braci w wierze Żydów. Od 1963 roku tym, którzy okazali bezinteresowną pomoc Żydom w czasie zagłady, Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem przyznaje tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ustawa, na podstawie której przyznawany jest tytuł, opisuje sprawiedliwych wśród narodów świata jako tych, którzy nie tylko ocalili Żydów, lecz także narazili w tym celu swoje życie, co stało się podstawowym kryterium do nadania tytułu. Spośród 2000 Żydów z brańskiego getta polscy sąsiedzi uratowali 200 osób. Dzięki panu Zbigniewowi Romaniukowi w przestrzeni medialnej zaczęło funkcjonować twierdzenie Brańsk – miasto sprawiedliwych, gdyż w naszym mieście jest najwięcej wyróżnionych medalem sprawiedliwych wśród narodów świata w przeliczeniu na liczbę ludności. Do tej chwili przyznano 14 medali dla 45 osób. Wierzę, że odsłonięcie tej tablicy to pierwszy krok w naszym regionie w kierunku upowszechniania bohaterskich postaw Polaków, którzy w czasie okupacji niemieckiej pomagali Żydom, ryzykując życie swoje i swoich rodzin. A Brańsk, miasto sprawiedliwych, stanie się ważnym argumentem w walce z krzywdzącymi Polskę i Polaków stereotypami i będzie przykładem, jak upowszechniać wiedzę i pamięć historyczną. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odsłonięcie tablicy, uroczyste przecięcie wstęgi. Łącznie z gospodarzem, panem burmistrzem miasta Brańsk, zapraszamy panie burmistrzu. Proszę o przecięcie wstęgi pana doktora Jarosława Schabieńskiego. Akt odsłonięcia tablicy. Poproszę o poświęcenie tablicy proboszcza parafii Brańsk, doktora Andrzeja Ulaczyka. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. W swoim wielkim miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry upamiętnionych na tej tablicy, którzy podążając drogą ewangelicznej miłości nieśli pomoc i ratunek eksterminowanej przez Niemców ludności żydowskiej. Obdarz ich nagrodą swojej chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi, w mieście sprawiedliwym. Spraw, byśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn, który do końca nas umiłował
i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Szanowni Państwo, teraz nastąpi złożenie kwiatów przy tablicy. Jako pierwsze kwiaty złożą władze miasta Brańsk. Szanowni Państwo, poproszę o zabranie głosu burmistrza miasta Brańsk. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze przywitać pana ministra uroczyście, pana Dariusza Piątkowskiego, który przybył do nas. Wiązankę złoży minister edukacji narodowej, pan Dariusz Piątkowski. Wszyscy z przedstawicielami PiS-u. Kwiaty złoży naczelnik oddziałowego biura upamiętniania walk i męczeństwa IPN oddziału w Białymstoku dr Jarosław Schabieński. Kwiaty od senatora Jacka Boguckiego. Kwiaty złoży radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, pan Jerzy Leszczyński. Kwiaty złoży starosta powiatu bielskiego, pan Sławomir Jerzy Snarski. Wraz z wójtem gminy Brańsk, Andrzejem Jankowskim. Wiązankę złożą władze gminy Rudka. Kwiaty przy tablicy złożą służby mundurowe. Kwiaty złoży prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku. Wiązankę złoży dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. Teraz głos oddany dla pana ministra. Chciałem być na tej uroczystości, która przypomina z jednej strony bardzo trudne momenty naszego narodu i naszego państwa. Okres, w którym Polski nie było, kiedy znajdowaliśmy się pod okupacją i niemiecką, i sowiecką, kiedy nasze państwo praktycznie przestało istnieć, ale jednocześnie okres, w którym
mimo tego, że naród polski cierpiał ogromne represje ze strony obu okupantów, poniósł ogromne straty ludzkie, gospodarcze, to jednocześnie był to okres, w którym trzeba było wykazać się także heroizmem czy bohaterstwem. Mam tu na myśli nie tylko i wyłącznie walkę zbrojną, bo ona najczęściej kojarzy się z bohaterami, ofiarami, ale i także po prostu tę cywilną odwagę, aby pomagać innym. W tym wypadku spotykamy się, aby upamiętnić tych, którzy z narażeniem własnego życia, z narażeniem całej rodziny, bo tak było skonstruowane prawo niemieckiego okupanta, próbowali pomagać tym, którzy mieli być poddani całkowitej eksterminacji, którzy mieli zniknąć z naszej ziemi. Wielu z tych ludzi niestety zapłaciło życiem, nie tylko oni sami, ale także ich rodziny. Pamięć o nich przez wiele lat tak naprawdę nie funkcjonowała w życiu społecznym. Jest trochę instytucji państwowych, które próbują przypomnieć tę zapomnianą nieco kartę naszej historii. Widzę tu przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Wykonali już ogromną pracę, która przypomina między innymi te fragmenty naszej historii. A ostatnio robi to także Instytut Pileckiego, odsłaniając kolejne tablice pod takim cyklem zawołani po imieniu. Ale dobrze, że są także inicjatywy lokalne. I tu bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej tablicy, do przypomnienia tego fragmentu historii Brańska. Bo dzieje Brańska bez tych cichych bohaterów, tych zapomnianych bohaterów byłyby po prostu dziejami niepełnymi. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę tablicę. Ona powinna przypominać wszystkim, że bohaterstwo czasami nie ma poklasku, może nawet bardzo często nie ma poklasku. Niektórzy o nim zapominają, ale bez takich zachowań nie bylibyśmy po prostu ludźmi. Na szczęście dziś nikt nie wymaga od nas składania tego typu ofiar, ale my przynajmniej powinniśmy być wdzięczni tamtym ludziom i oddać im cześć poprzez pamięć o nich, poprzez pamięć za to, jak się zachowali. Jak wspominała Inka, oni w pewnym momencie po prostu zachowali się jak trzeba. Wiedzieli, że jako chrześcijanie nie mogą pozostawić bliźniego bez pomocy, jeżeli oni tej pomocy potrzebują. Niech ta tablica przypomina, że także tu w Brańsku byli bohaterowie, którzy w tamtym czasie zachowali się jak trzeba. Dziękuję. O zabranie głosu proszę doktora Jarosława Schabińskiego. Panie ministrze, panie burmistrzu, panie starosto, czcigodni księża, wszyscy zebrani według rang godności i tytułów. Mamy prawo być dumni z naszej przeszłości, z naszych bohaterów. Mamy też obowiązek o nich pamiętać. Te dwie rzeczy bardzo silnie się łączą. Prawo do dumy i obowiązek nasz, tych, którzy żyją w dobrych czasach, do to pamięci o tych, którzy żyli w czasach trudnych, którzy żyli w czasach niebezpiecznych, którzy żyli w czasach, kiedy zbrodnia była wszędzie wokół nich, a oni swoją godnością przeciwstawiali się tej zbrodni. To jest właśnie heroizm. Misją Instytutu Pamięci Narodowej jest przypominać o tych zwykłych ludziach, którzy w strasznych czasach wykazali się heroizmem. Wykazali się czymś, co mamy obowiązek podziwiać i czcić. I stąd bierze się ta inicjatywa właśnie upamiętniania tych, którzy wykazali się tym heroizmem w sposób szczególny. A Brańsk jest takim miastem, gdzie to jest widać może nawet bardziej niż gdzie indziej. Dlatego jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się, że mogliśmy współpracować z panem burmistrzem, z władzami Gdańska, że mogliśmy uzyskać też pomoc pana Zbigniewa Romaniuka w przygotowaniu tej tablicy. To jest element szerszej akcji, inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej, która ma na celu uczczenia tych akurat bohaterów, bo odsłaniamy tablice poświęcone tym, którzy walczyli zbrojnie, tym, którzy sprzeciwiali się przy pomocy swoich myśli czy pisarstwa, ale także tym, którzy nieśli pomoc swoim żydowskim sąsiadom. I to jest coś, co sprawia, że możemy być
jeszcze bardziej dumni z naszej historii i z naszej przeszłości. Ta tablica, jak już wspominał pan burmistrz, miała być odsłonięta ponad rok temu. Niestety przeszkodziła nam w tym pandemia. W naszym województwie powstała już druga taka tablica, znajduje się ona w gminie Nowe Piekuty. Ale będziemy starać się, żeby w jak największej liczbie miejsc ci cisi bohaterowie znajdowali się na tablicach, znajdowali się na cokołach, znajdowali się na piedestale, bo na to zasługują. A teraz chcieliśmy serdecznie podziękować za współpracę, podziękować wszystkim tym, którzy nam pomagali, a takim wyrazem materialnym tej współpracy jest podziękowanie, jest to taki grawerton, który przygotowaliśmy na 20-lecie Instytutu Pamięci Narodowej. Znów poprzez pandemię nie moglibyśmy go w innych uroczystościach wręczyć, ale myślę, że to jest uroczystość najlepsza. Chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi za współpracę i ten oto pamiątkowy grawerton z tym podziękowaniem na 20-lecie istnienia Instytutu Pamięci Narodowej panu burmistrzowi przekazać. Proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Brzezińską, reprezentującą posłankę Aleksandrę Szczudło. Szanowni Państwo, 14 medali, na wersie których widnieje znany wszystkim cytat z Talmudu: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Jednak nie ilość medali świadczy o tym, że Brańsk jest określany miastem sprawiedliwych, ale przede wszystkim ilość ocalonych istnień ludzkich. Gdy do miasteczka weszły wojska niemieckie, Żydzi padli ofiarą największych prześladowań i represji. Okupanci utworzyli getto, w którym stłoczyli 3000 osób. Niewolnicza praca, poniżanie i śmierć były codziennością. Po roku istnienia nieludzkiego miejsca postanowili je zlikwidować. Oznaczało to jedno – wyrok śmierci. Uciekający Żydzi byli mordowani, a większość z nich zginęła w obozie zagłady w Treblince. Tak jak medal ma dwie strony, tak tam, gdzie śmierć, życie można spotkać, a gdzie najciemniejsze zakamarki duszy ludzkiej, światłość i nadzieja. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie emocji i psychiki ludzi w czasie wojny, ani ofiar, ani tych, którzy pomagali. Wojna to nienaturalny stan napięcia, strachu, rozpaczy, który jednych paraliżuje, a w drugich budzi wewnętrzny bunt i niezgoda na tak ogromną niesprawiedliwość. Część z Żydów przeżyła okupację dzięki miejscowej ludności, która właśnie nie zgodziła się na takie traktowanie swoich kolegów, koleżanek i dzieci. Żyli przecież obok siebie, pod jednym niebem, dzieląc wspólnie brańską ziemię. Wiedzieli, że za pomoc Żydom mogą zapłacić najwyższą cenę, a jednak nie mogli postąpić inaczej. Irena Sendlerowa, jedna z najbardziej znanych polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, która prowadziła akcję ratowania dzieci żydowskich z getta warszawskiego, w swoich wspomnieniach mówiła: żałuję tylko jednej rzeczy. Mogłam zrobić więcej. To uczucie żalu będzie mi towarzyszyć aż do momentu śmierci. W naszych oczach to wielka bohaterka, ale jej oczy widziały to, czego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Musimy uszanować historię w całym jej wymiarze, stawiając pytanie, co my dziś możemy zrobić więcej. Oddać hołd i pamięć zamordowanym. Najwyższy szacunek ratującym, wdzięczność szukającym prawdy, ale głównie zacząć od siebie. Jak powiedziała święta matka Teresa z Kalkuty, jeżeli chcesz zmieniać świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę, gdyż miłość rodzi miłość. Aleksandra Szczudło, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę starostę powiatu bielskiego, pana Sławomira Jerzego Snarskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, według przynależnych tytułów i godności, na czele z panem ministrem, na czele z panem burmistrzem, gospodarzem miejsca,
z rodzinami, z przedstawicielami IPN-u, z samorządowcami. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości, która według mnie ma kilka ważnych aspektów, natomiast chciałbym poruszyć takie dwa istotne aspekty, a mianowicie ten historyczny, który upamiętnia bohaterów tego miasta, ci, którzy bezinteresownie, ryzykując życie, nieśli pomoc bliźniemu, tak jak nakazuje wiara. I upamiętnia dramaturgię drugich mieszkańców miasta Brańsk, jakimi były rodziny żydowskie, które tutaj od wielu, wielu pokoleń zamieszkiwały. I myślę, że wszyscy powinniśmy być wdzięczni, że dzięki pracy pana Zbyszka Romaniuka, IPN-u, również burmistrza, tu w tym mieście ta pamięć zostanie zachowana. O naszych współbraciach, o naszych mieszkańcach, którzy w trudnym momencie wykazali się heroizmem. I co by nie powiedzieć, to i tak to nie odda tego trudu i ryzyka, które wtedy ponosili. Ale drugi aspekt chyba jeszcze jest ważniejszy, który dla tych mieszkańców i dla tych rodzin wybrzmiewa. To znaczy, co może przynieść ludziom nienawiść do drugiego człowieka, chęć dominacji, autorytaryzmu, podziałów, niezrozumienia. Zastanawiamy się, zawsze też się zastanawiam, czy nam miejsca na ziemi brakuje, czy nie mamy gdzie się wybudować, czy nie mamy polegać na sąsiadach. Dlaczego? Dlaczego jakaś myśl, zresztą mamy dzisiaj też tutaj na naszej wschodniej granicy, że ktoś, kto nie jest w stanie u siebie zrobić porządku, mówię tu o wschodnich naszych sąsiadach, powoduje dezorganizację i mamy wielkie niepokoje, które zawsze mogą prowadzić do wielu tragedii. I pytanie dlaczego? Czy brak mądrych ludzi, czy brak odwagi, czy brak wsparcia społeczeństwa, które będzie rozumiało to, co dzisiaj też tutaj pani cytowała, świętej Teresy, matki z Kalkuty, że trzeba kochać swoje rodziny, od siebie trzeba zacząć i wtedy nie będzie tych czynów trzeba heroicznych wykonywać, bo uratowanych zostało ileś rodzin, ale ile to jest w stosunku do tego, co zginęło, co było poniewieranych. I dlatego te uroczystości, które obchodzimy, jest dla mnie zawsze są najważniejsze. Co my jutro zrobimy, czy tylko będzie to tablica, czy będzie pamięć, czy wyciągniemy wnioski i zaczniemy się wzajemnie szanować, znajdziemy miejsce dla wszystkich, dla naszych myśli, dla tego, co nas łączy, a nie dzieli. I chciałbym, żeby tak było, żebyśmy się wzajemnie szanowali, tak jak uczy nas nasza wiara. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy działają na rzecz właśnie upamiętnienia z przekonaniem, że będą postępować i będą szli w tym kierunku, aby ta nasza wspólnota wzajemnie się rozwijała i żeby też dostrzegano te wspólnoty tutaj, nie tylko przy okazji uroczystości, ale na co dzień, że żyją tu wspaniali ludzie w mieście Brańsk, w gminie Brańsk i w powiecie bielskim. Jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę radnego sejmiku województwa podlaskiego, pana Jerzego Leszczyńskiego. Panie ministrze, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni goście, mieszkańcy Brańska, zebrani na tej pięknej uroczystości. Ja w imieniu własnym, ale też w imieniu samorządu województwa podlaskiego chciałem podziękować bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. I chcę wyrazić wielkie uznanie, ale też podziękowanie dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do upamiętnienia tych z jednej strony tragicznych kart naszej historii, ale też i pięknych, bo ta odwaga, jaką wtedy mieszkańcy Brańska, nasi rodacy, Polacy w tym momencie okazali,
groźbą utraty życia, myślę, że powinna być dla nas też wielkim przykładem. Także działania tutaj pana burmistrza, radnych, także pana Romaniuka, także IPN-u są naprawdę ważne, bo to jest nasza historia i tak jak już tutaj było powiedziane, to też myślę, że i takie przesłanie dla nas wszystkich, co powinniśmy też i teraz robić i na przyszłość. Szanować się, pamiętać o pomocy dla innych, nieść tą pomoc. Powinniśmy być rzeczywiście solidarni i to jest cały czas aktualne. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i naprawdę cieszę się, że dzisiaj przy tym pięknym też słońcu wrześniowym mogę tutaj z Państwem być. Dziękuję bardzo. Pana prezesa Banku Spółdzielczego poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie dla pana burmistrza za zaproszenie oczywiście. Gratuluję tak pięknej inicjatywy, która się zmaterializowała. Oczywiście wiele słów tutaj mądrych padło już i faktycznie ci ludzie, którzy w przeszłości pomagali swoim starszym braciom w wierze, dokonywali coś bardzo heroicznego. Te czyny powinny być pamiętane, podkreślane i powinniśmy jako mieszkańcy Brańska z tego tytułu być dumni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, na zakończenie tej części naszych uroczystości chciałbym właśnie złożyć podziękowania dla pana doktora Jarosława Schabińskiego za niezwykle ważny wkład w zachowanie i upowszechnianie prawdy, kultywowanie pamięci i czci rodzin z Brańska, które okazując miłosierdzie i współczucie pomagali Żydom systematycznie mordowanym przez niemieckich oprawców. Zapraszam pana doktora. Dziękuję bardzo. To jest naszym obowiązkiem jako pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Już nie ma głosu i słów, a piach, mokry piach, sięga ust. Jest milczenie, milczenie, milczenie i zdziwienie, że tak bardzo chcesz żyć. Nie ma domu twego, nie ma nic twojego, został tylko pod stopami bruk. Nie ma żywych ludzi, nigdy się nie zbudzisz z najgłębszego okrutnego snu. Już nie ma słońca i drzew, a dym ciężki dym.